Dzień dobry. Nazywam się Hanka Dziubińska-Kopka i bardzo się cieszę, że mogę wszystkich powitać na pierwszym spotkaniu z cyklu Hykron Time Webinars. No właśnie, Hykron Time, czyli jakie będą te webinary? Po pierwsze, hykronowe. Po drugie, będą odpowiadały wymaganiom obecnych czasów. A po trzecie, pozwolą na czas zareagować na aktualną sytuację. Nasze spotkania przybliżą Państwu możliwe strategie rozwoju biznesu w czasach pandemii i po jej zakończeniu. Będą inspiracją do działań w obszarach IT i SAP oraz okazją do zadania pytań naszym ekspertom. W razie problemów technicznych bardzo prosimy o odświeżenie strony. Nie będzie problemu z ponownym dołączeniem do spotkania. Przypominamy, że nasze webinary to wszystko, co najlepsze, zamknięte w pigułce, w związku z czym spotkanie nie będzie trwało dłużej niż godzinę, łącznie z sekcją, w której będziemy odpowiadać na Państwa pytania. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że odpowiemy na wszystkie pytania na żywo, ale wtedy poprosimy Państwa o przesłanie ich na nasz adres mailowy. A teraz już oddaję głos naszym prowadzącym. Państwa fantastycznymi prelegentami dzisiaj będzie Katarzyna Sokalska, CFO Hykron oraz Filip Stankowski, Automotive Solution Architect. Zapraszamy. Dzień dobry. Drodzy Państwo, Margaret Atwood w swoim artykule opublikowanym w marcu tego roku przyrównała globalną sytuację ludzkości związaną z pojawiającą się wówczas pandemią koronawirusa do dwóch rodzajów snu. Jeden z tych snów to sen, w którym osoba śniąca znajduje się w znanym sobie miejscu, natomiast wszystko w tym miejscu jest dziwne i trochę złowrogie. Są to wszystkiego rodzaju te sny, w którym znajdujemy się w ciemnej piwnicy, w lesie, który jest nam znany, ale jest on dodatkowo z różnych względów bardziej przerażający, lub w tajemniczym hotelu. Ze względu na to, że to otoczenie jest nam znane, wiemy jak zareagować, wiemy jak wydostać się z tej niekomfortowej sytuacji. Drugi rodzaj snu, wspomniany przez Margaret, to sen, w którym nagle znajdujemy się w miejscu zupełnie dla nas nieznanym. Nie wiemy do końca, czy czyhają na nas jakieś zagrożenia, natomiast na pewno czujemy się w nim niekomfortowo. Myślę sobie, że w obecnej sytuacji każdy z nas jest gdzieś między jednym a drugim snem, a to, z czym bardziej rezonujemy, zależy z jednej strony od naszego wieku, z drugiej strony od naszych wcześniejszych doświadczeń. Przenosząc tą literacką historię na język biznesowy, możemy podzielić zachowania i sytuacje firm, które znalazły się w obliczu walki z pandemią koronawirusa na dwie grupy. Jedna grupa są to nazwani tutaj na potrzeby naszego webinaru weterani. Są to firmy przeważnie z dłuższą już historią na rynku, które pamiętają kryzysy albo to jeszcze z XX wieku, albo z pierwszej dekady obecnego wieku, albo przeżyły własne kryzysy niezwiązane bezpośrednio z sytuacją globalną, natomiast związane z chwilowym załamaniem sprzedaży, załamaniem łańcucha dostaw lub problemów związanych z pozyskaniem personelu. Druga grupa firm, nazwana tutaj nowicjuszami, to są przeważnie młode firmy, które do tej pory były cały czas na linii wschodzącej, jeżeli chodzi o swój rozwój i nie mają doświadczeń związanych z kryzysami, czy to tylko i wyłącznie spowodowanymi wewnętrzną sytuacją, czy sytuacją globalną. Nasi weterani w sytuacji pandemii koronawirusa byli z jednej strony można powiedzieć po łatwiejszej stronie, z tego względu, że odrobili już swoje lessons learned, mieli zebrany materiał dotyczący tego, co u nich działa, a co u nich
nie działa, jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe. Z drugiej strony natomiast wiedzieli też o tym, że nie ma jednej drogi, jednego lekarstwa na wszystkie zawirowania, które mogą się w otoczeniu gospodarczym danego przedsiębiorstwa wydarzać. Nasza grupa druga, czyli nasi nowicjusze, którzy takowych doświadczeń nie mieli, z jednej strony mieli większą skłonność do tego, żeby sytuację związaną z COVID-19 traktować mniej kryzysowo, a bardziej jako moment gwałtownych zmian w gospodarce. Z drugiej strony podpatrywali firmy, które we wcześniejszych latach radziły sobie, jak sobie radziły z trudnymi sytuacjami, czytali dostępne case study, bądź inspirowali się liderami, którzy z trudnych sytuacji suchą stopą wyprowadzili w przeszłości swoje firmy. Drodzy Państwo, niemniej niezależnie od tego, czy nasze przedsiębiorstwo jest w grupie weteranów, czy nowicjuszy, czy może gdzieś pomiędzy nimi, rozmiar kryzysu związanego z pandemią koronawirusa zaskoczył wszystkich. I to, jak firmy zachowywały się w tych pierwszych dniach po pojawieniu się ograniczeń związanych z obecną sytuacją, zależało od tego, w jak mocny sposób na ich bieżącą działalność i sprzedaż jak mocno ich sprzedaż i bieżąca działalność zareagowała na wprowadzone ograniczenia z jednej strony gospodarcze, a z drugiej strony związane z życiem społecznym. Witam serdecznie. Zanim przejdę do prezentacji strategii, jakie przyjęli nasi klienci w aktualnej sytuacji gospodarczej, chciałbym tylko pokrótce zaznaczyć, że ten wpływ był bardzo zróżnicowany. Dlatego przed przystąpieniem do mojej krótkiej analizy postanowiłem pogrupować tychże klientów ze względu na to, jaki wpływ na ich działalność miały wydarzenia ostatnich miesięcy. Tutaj oczywiście zdecydowałem się na pewien poziom uogólnienia i doszedłem do wniosku, że bez większego problemu jestem każdego z nich wrzucić do jednego z trzech koszyków. Ten pierwszy koszyk, ta pierwsza grupa, to grupa, która doświadczyła dość wyraźnego, a w niektórych przypadkach drastycznego wzrostu popytu na swoje usługi i produkty, co w naturalny sposób przełożyło się na wzrost zainteresowania narzędziami wspierającymi obsługę procesów logistycznych. Tutaj myślę, że dla nikogo nie będzie niespodzianką, jak wymienię jednym tchem branżę farmaceutyczną, wszelkiego rodzaju producentów sprzętu medycznego, czy też sprzętu i odzieży ochronnej. Druga grupa to firmy, które nie zanotowały jakichś szczególnych zmian w układzie popytowo-podażowym w związku z tą aktualną sytuacją, w związku z czym też nie miały podstaw, żeby zmieniać swoją politykę inwestycyjną. I tutaj tak naprawdę idealnym przykładem wydają się być telekomy. Natomiast myślę, że do tej listy, którą widzicie na ekranie, można też dodać branżę FMCG. Oczywiście tam byli tacy producenci produktów z dłuższą datą przydatności do spożycia, którzy w pierwszych dniach epidemii zanotowali znaczny skok popytu na swoje produkty, ale jak po kilku dniach okazało się, że tej kaszy, mąki, ryżu jednak nam nie zabraknie, a i sklepy spożywcze w tym nowym reżimie sanitarnym radzą sobie całkiem nieźle i można codziennie kupić i świeży chleb, i bułkę, i mleko, tak naprawdę to wróciło do normy i myślę, że w perspektywie tam roku ten popyt tak naprawdę niewiele większy będzie od tego, jaki był w roku ubiegłym. Ostatnia grupa to grupa tych przedsiębiorstw, których ograniczenia odnośnie funkcjonowania biur sprzedaży, punktów serwisowych, usługowych, czy też czasami wymuszone zatrzymanie linii produkcyjnych w związku z identyfikacją osób zarażonych wirusem, dotknęły najbardziej. Czyli tutaj tak naprawdę w ten koszyk wpada moja ulubiona branża motoryzacyjna, ale tak naprawdę musimy też pamiętać o tym, że mamy tutaj na tej liście również szeroko rozumiane usługi, czy tak jak wspomniałem wcześniej, zamknięte zakłady produkcyjne.
z oczywistych względów ta ostatnia grupa jest tą grupą najbardziej interesującą i to zachowanią tych przedsiębiorstw z tego ostatniego koszyka przyjrzałem się bliżej. No i tymi refleksjami chciałbym się teraz podzielić. Widząc ten slajd, myślę, że teraz już nikt nie ma wątpliwości, że idealnie odnalazłbym się w Szuflandii, bo ponownie efektem mojej krótkiej zadumy nad zachowaniami klientów było podzielenie ich na trzy grupy. I teraz zapraszam na to, byśmy zajrzeli wspólnie do pierwszej z tych trzech szuflad. A znajdujemy w niej ostrożnych menedżerów. Ich strategia na trudne czasy jest prosta i można powiedzieć poniekąd naturalna. Czyli w obliczu spadku popytu, czy też wymuszonego ograniczenia produkcji, ograniczamy inwestycje. W ten sposób częściowo neutralizujemy albo prognozowane, albo już realne spadki przychodu odpowiednim ograniczeniem tej części kosztowej. Tutaj pozostaje sobie zadać tylko pytanie, czy ta strategia się sprawdzi. I tutaj odpowiedź jest łatwa. W perspektywie krótkoterminowej raczej tak. Czyli na pewno nikt nie będzie w stanie wprost zarzucić, że jest zła. Czy jednak jest optymalna? Myślę, że lepszą etykietką pasującą tej szufladki będzie etykietka bezpieczna. I to z taką małą gwiazdką, czyli to jest decyzja bezpieczna, ale na krótką metę. Widzimy już drugą szufladę i zajrzyjmy w takim razie do niej i co tam znajdziemy. Znajdziemy tam troszeczkę głębszą refleksję na temat tego, jak COVID wpłynął na moją firmę. Myślę, że to będzie też dobry moment, żebyśmy zrobili mały krok wstecz, czy też może mały krok wzwyż i zastanowili się nad tym, jak rządy poszczególnych państw zareagowały na zagrożenie epidemią COVID-19. Wcześniej lub później, to wiadomo, z różną intensywnością, ale w zdecydowanej większości zareagowały podobne, czyli ograniczyły swobodę przemieszczania się, wymusiły w jakiś tam sposób pracę zdalną, wstrzymywały produkcję poszczególnych zakładów i generalnie wpływ tych działań na popyt i podaż już wcześniej omówiłem, także nie będę do tego teraz wracał, ale w tej szufladzie umieściłem właśnie menedżerów, którzy dostrzegli jeszcze jeden element tej całej układanki, czyli tak naprawdę to spowolnienie czy też wstrzymanie produkcji oznacza mniejsze zapotrzebowanie na bieżące wsparcie ze strony naszych ulubionych, ukochanych użytkowników kluczowych systemu SAP. Ponieważ mniej operacji wykonywanych na systemie, to mniej błędów generowanych przez użytkowników, a to się równa mniejszej ilości incydentów, a to jest mniej pracy ludzi, których ograniczona dostępność tak naprawdę blokowała do tej pory niektóre inicjatywy optymalizacyjne, które były zaplanowane. No i tutaj się pojawił taki potencjał, który ci sprytni menedżerowie postanowili zagospodarować. Wyciągnęli z szuflady TCR-y, które w większości dość dobrze opisane czekały tylko albo na opinię key usera, albo na ocenę ze strony biznesu, albo po prostu na dostępność zasobów wewnętrznych, by móc uruchomić te prace. I odpowiednio dobrane te takie drobne zmiany z reguły nie wiążą się z dużym kosztem, a mogą przynieść korzyści nie tylko w takiej perspektywie krótkoterminowej, ale tak naprawdę na pewno w średnio i długoterminowej. Także taki zoptymalizowany proces, poprawiony wydruk, czy też przyjazna użytkownikowi aplikacja Fiori, to dobre przykłady na to, jak można wykorzystać te wolne moce produkcyjne pracowników na przymusowym home office. No i tym sposobem dotarliśmy do bramki numer 3. Co w niej znajdziemy? Znajdziemy w niej klientów, którzy zrozumieli, że to może być ostatni dzwonek, by przystosować się do nowej rzeczywistości. Tutaj ponownie przywołam moją ulubioną branżę motoryzacyjną, czyli firmy produkujące i sprzedające coraz bardziej zaawansowane technologicznie pojazdy. Nadal wykorzystują te stare i sprawdzone sposoby interakcji z klientem. Sposoby, które tak naprawdę nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Owszem, jest jakiś tam postęp, czyli papierowe broszurki, którym jako młody chłopak tapetowałem ściany, tak naprawdę zostały zastąpione przeglądarkowym konfiguratorem 3D, gdzie można sobie samochód obejrzeć z każdej strony
i dynamicznie zmienić wszystkie akcesoria, które są do niego przypięte, ale co z tego? Skoro ja po wyklikaniu tego mojego wymarzonego samochodu i tak musiałem się pojawić u dealera i dopiero tam domknąć ten proces zakupu nowego auta, nowego pojazdu. Dzieje się tak dlatego, że moim zdaniem oczywiście, że wielu producentów nadal wierzyło, albo może nadal wierzy, w moc sprawczą wizyty w salonie samochodowym. Czyli takie przekonanie, że jeżeli sprzedawca odpowiednio wyszkolony opowie o samochodzie, pozwoli go dotknąć, wsiąść, powąchać, to tak naprawdę będzie miało to kluczowy wpływ na decyzję klienta odnośnie jego zakupu. Dlatego choć ci wiodący producenci i dystrybutorzy aut od jakiegoś czasu wiedzieli, że to nadejdzie, że ta cyfrowa rewolucja ich czeka, to nikt się na nim decydował. No, mają tak naprawdę te stare, sprawdzone metody sprzedaży. One dobrze działały. Sprzedaż z roku na rok nowych aut rosła, więc tak naprawdę nie mieli takiego bodźca do uruchomienia tej zmiany. A tymczasem klienci tak naprawdę po cichutku coraz częściej decyzję o wyborze auta podejmowali w zaciszu swoim domowym. Oglądając na przykład youtuberów, którzy przeprowadzają równie wszechstronne testy aut, i wiem, że to się może wydawać śmieszne, ale tak naprawdę część tych testów jest przeprowadzona w bardzo systematyczny i profesjonalny sposób. Także ja rok temu stanąłem przed wyborem nowego auta, tak naprawdę wiele godzin oglądałem różnego rodzaju, mniej lub bardziej, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, udane produkcje tego typu. Ale co najważniejsze, ja byłem w stanie uwierzyć w to, że ci youtuberzy nie tylko opowiadają o zaletach poszczególnych modeli, ale również w miarę szczerze i bez ograniczeń wytykają je wady. I to jest coś bezcennego dla klienta i po takiej YouTube'owej sesji wyedukowani już klienci pojawiali się w salonie tylko po to, by zatwierdzić podpisem wcześniej dokonany wybór. I ten zapach tego samochodu, i to, co opowiadał im sprzedawca, i to dotknięcie tej tapicerki tak naprawdę miało moim zdaniem znaczenie drugorzędne. I dla takich właśnie klientów przygotowywano się już do tego projektu przejścia w digital. Przygotowywano, ale nie uruchamiano. Aż tu nagle mamy sytuację, gdzie wymuszone ograniczenie dostępu do salonów samochodowych, też połączone ze zmianą mentalności klientów, bo tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że klienci nagle zauważyli, że skoro wszystko można kupić online, to zaczęli się zastanawiać, dlaczego z samochodem ma być inaczej. Więc ten spadek przychodów, ograniczenie produkcji, o którym już wspomniałem, tak naprawdę wskazują na to, że dla branży motoryzacyjnej, automotive, nie jest to najlepszy moment na duże inwestycje, a jednak nasz klient z branży automotive podjął taką odważną decyzję, że teraz albo nigdy. I z naszą pomocą realizuje sporą inwestycję uruchomienia takiego cyfrowego kanału obsługi klientów. I moim zdaniem wspólnie przygotowujemy taki idealny produkt na nowe otwarcie. A teraz zgodnie z tym, co pojawiło się na prezentacji, co się działo w Hycron? Znowu przenieśmy się kilka miesięcy wstecz i na przełomie lutego i marca, kiedy docierały do wszystkich informacji o rozszerzającej się pandemii, w Hycron w pierwszej kolejności, myślę, że tak samo jak większość przedsiębiorców, zastanawialiśmy się i podjęliśmy niezbędne działania do tego, żeby zabezpieczyć zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, zarówno tych, którzy pracują w jednej z naszych trzech lokalizacji, ale także, a może właśnie przede wszystkim tych, których pandemia koronawirusa zaskoczyła podczas podróży służbowych, czy to w kraju, czy za granicą. Niektórzy nasi konsultanci przebywali u klientów w Europie, natomiast część z nich była również na innych kontynentach. Po tym kroku i po przekonaniu się, że zdrowie wszystkich naszych ludzi jest pod kontrolą, a bezpieczny powrót do domu zorganizowany, przeszliśmy do tego,
czy my jako Hikron jesteśmy gotowi na 100% pracę zdalną, bo oczywiście jako firma IT, firma konsultingowa, od samego początku naszej działalności pracujemy nie tylko stacjonarnie, ale zdalnie, głównie z biur naszych klientów, natomiast nigdy w naszej kilkunastoletniej do tej pory historii nie było sytuacji, że 100% naszej załogi pracuje zdalnie. Rozpoczęły się wewnętrzne testy, czy jesteśmy na to przygotowani od strony i technicznej, i technologicznej. I to był drugi krok, w którym działaliśmy. Kolejny to kwestia, o której też już mówił Filip, czyli dostępność naszych ludzi, dostępność tych osób, które na co dzień u Państwa realizują czy to projekty wdrożeniowe, czy dbają albo na miejscu, albo zdalnie o utrzymanie systemu SAP. I tak jak wszyscy, my również stanęliśmy przed tym, żeby w taki sposób przeorganizować naszą pracę, żeby tak elastycznie dostosować czas pracy, aby pracownicy, którzy z dnia na dzień pracę zawodową musieli łączyć z opieką nad dziećmi, byli dostępni również dla Państwa. I w tym samym momencie, kiedy myśleliśmy właśnie o zabezpieczeniu zasobowym dla toczących się projektów i dla usług serwisowych, które świadczymy dla Was, przyszło pytanie, to co w związku z tym z naszą ofertą? Jak ją dostosować, żeby odpowiedzieć na problemy, które mają nasi klienci? Niektórzy zupełnie inne niż my, ale wielu bardzo podobne. I w tym oto nurcie powstała nasza nowa oferta, skrojona właśnie na ten czas. Strategia Hikron Time Strategy, która oparta jest o 3 filary. Pierwszy z nich, który widzą Państwo już na ekranie, optymalizuj i ulepszaj. Ta część naszej oferty jest skierowana do tych klientów, którzy ten okres chcą wykorzystać na większą digitalizację, na transformację w kierunku cyfrowym realizowanych u siebie projektów, które są projektami strategicznymi. Drugi filar naszej strategii to realizuj mniejsze projekty. Mamy w świadomości to, że w tej niepewnej sytuacji, w której w tej chwili żyjemy, menadżerowie, liderzy reprezentujący firmy mają mniejszą skłonność do podejmowania długoterminowych zobowiązań. W związku z tym przygotowaliśmy warunki, takie warunki, których do tej pory nie było, skupione na mniejszym zakresie, na mniejszej ilości dniówek, tym samym na mniejszej ilości niezbędnych osób do realizacji danego projektu. Również w ramach tego filaru dajemy możliwość podzielenia projektu, który wstępnie wydawał się dużym wdrożeniem, na mniejsze części. I trzeci filar to jest filar zadbaj o podstawy technologiczne, czyli skierowany dla tych klientów, którzy ten czas obecnej pandemii, w tym czasie mają więcej przystojów i mogą uporządkować tą część swojego biznesu, która nie jest core biznesem, na którą być może do tej pory nie było czasu, żeby się tym zająć, nie było zasobów, które mogłyby poświęcić odpowiednią ilość energii, żeby o te rzeczy zadbać. Na myśli różnego rodzaju upgrade'y, archiwizacje czy uporządkowanie około core biznesowych tematów w Waszych organizacjach. Dobrze, no to nawiązując do tego, o czym powiedziała Kasia, postaram się teraz krótko opowiedzieć o kilku małych projektach, które realizujemy lub zrealizowaliśmy w ramach Hikron Time Strategy.
Myślę, że udało mi się tutaj dobrać, nieskromnie powiem, ciekawe i zróżnicowane przypadki, które będą dowodem na to, że można. I uwaga, tym razem nie będą to 3 przypadki, a 4, bo do tej pory na wszystkich slajdach mieliśmy 3 elementy. Pierwszym będzie Wholesaler Marketplace. Klient, u którego uruchomiliśmy to rozwiązanie, jest importerem i dystrybutorem pojazdów, wyłącznym importerem na jeden z dużych krajów Zatoki Perskiej, który oprócz tego, że posiada własną rozbudowaną sieć sprzedaży, współpracuje również z siecią podmiotów obsługujących sprzedaż hurtową w wybranych regionach kraju. I tak naprawdę zawirowania spowodowane przez COVID-19 i lockdown całego kraju sprawiły, że aktualna struktura tej sprzedaży hurtowej została zaburzona i część podmiotów zajmujących się jej obsługą tak naprawdę została dużą ilością pojazdów, na które w danym regionie nie ma popytu. Z kolei pojawiły się zapytania o pojazdy, których na swoim stanie nie posiadali. No i tutaj w obliczu tego wyzwania importer podjął decyzję o przygotowaniu takiej platformy, dedykowanego portalu, pozwalającego nie tylko na przeglądanie informacji o tym, jakie pojazdy znajdują się w tej sieci dystrybucyjnej, czy tym lejku dostaw od importera, ale również, a może przede wszystkim, bo to był główny cel tego portalu, umożliwia wystawienie swoich pojazdów, których dany hurtownik w danym momencie nie jest w stanie sprzedać, oraz na przeglądanie oczywiście tych ofert, które znajdujące się w podobnej sytuacji partnerzy również na tym portalu wystawili. Całość oczywiście tego procesu została spięta mechanizmami, które wspomagają relokację tych pojazdów. Co jest ciekawe tutaj od strony technicznej? Po pierwsze, klient jest cały czas klientem, który nie posiada S4HANA i w najbliższym czasie z różnych względów nie planuje tego projektu upgrade, a z drugiej prosił nas o to, żebyśmy przygotowali mu rozwiązanie perspektywiczne. Czyli tak naprawdę w domyśle prosił nas o aplikację w technologii SAP Fiori. Tak by w przyszłości po tym upgrade'ie, który jest nieunikniony, można było z tej aplikacji nadal bez tam dodatkowych nakładów korzystać. No i wyzwanie to udało się zaadresować. Uruchomiliśmy platformę frontendową w postaci SAP Frontend Server 6.0, na której ta aplikacja dedykowana Fiori została opracowana i spięta z tym starym, dobrym SAP ECC, który działa na backendzie. Także ten projekt jest takim z mojej perspektywy dowodem na to, że wstrzymane czy też odroczone projekty upgrade nie muszą oznaczać, że nasi klienci muszą rezygnować z przygotowywania nowych kanałów komunikacji ze swoimi klientami, ze swoimi partnerami handlowymi, bo ta ścieżka do SAP Fiori jest nadal dla nich otwarta. Drugi przykład to jest aplikacja zupełnie innego kalibru. Taki idealny przykład na mikrodostosowanie wymuszone aktualną sytuacją. Klient nasz posiadał aplikację, która w oryginalnej wersji została zaprojektowana do tego, by pracownicy mogli za jej pośrednictwem wnioskować o pracę zdalną. W obecnej sytuacji, ponieważ potrzeby się diametralnie zmieniły, i dlatego na prośbę tego klienta ta aplikacja została szybko zaadoptowana, czy też może rozbudowana o funkcjonalność pozwalającą na wnioskowanie o zgodę na pracę w biurze. Czyli cały proces weryfikacji wniosku o tą zgodę na pracę w biurze została też wbudowana taki mechanizm automatycznej walidacji stopnia wypełnienia pomieszczenia biurowego, by w ten sposób zaadresować narzucone przepisami zewnętrznymi lub czasami ustaleniami wewnątrz organizacyjnymi ograniczenia ilości osób, które mogą w danym czasie przebywać w danym pomieszczeniu biurowym na danej określonej jego powierzchni. Trzeci przykład to aplikacja do wykupu sprzętu przez pracowników. Wszyscy znamy ten proces, gdzie stare telefony, laptopy czy różny inny sprzęt tak naprawdę w pierwszej kolejności oferujemy jego możliwość wykupu pracownikom. I tak naprawdę ten proces z kolei jest skomplikowany o tyle, że zaangażowany w niego jest wiele podmiotów. Tak naprawdę w cyklu wyceny tego sprzętu, obsługi płatności, dostawy, fakturowania, likwidacji środka trwałego itd.
co w obecnej sytuacji, gdy część z tych istotnych elementów tego łańcucha obsługi tego procesu znajdowało się na jakichś zwolnieniach lekarskich lub na przymusowym home office, nie gwarantowało efektywności tego procesu. I ta przygotowana przez nas aplikacja Fiori po raz kolejny pozwala pracownikom na wykup sprzętu służbowego, czy tych telefonów, laptopów i tak dalej, w oparciu o taki mechanizm wyceny, który może być albo bezpośrednio podłączony do systemu SAP, albo też łączony z różnego rodzaju silnikami zewnętrznymi, które mogą tą cenę dla danego sprzętu ustalać. Tutaj takim najciekawszym z technicznego punktu widzenia aspektem jest pełna integracja tego rozwiązania z systemem płatności elektronicznych BlueMedia. Także osoba po wyborze danego sprzętu tak naprawdę płaci za niego tak, jakby dokonywała zakupów w sklepie internetowym i po uzyskaniu potwierdzenia przez ten system płatności również w taki sposób zautomatyzowany następuje wystawienie faktury, likwidacja środka trwałego. W przypadku tam komputerów ten proces jest troszeczkę bardziej złożony, bo tam się wprowadza dodatkowy krok potwierdzenia po prostu wydania tego sprzętu, co nie zmienia faktu, że cały proces przebiega dużo sprawniej i tak naprawdę może być w tym momencie w pełni monitorowany. Ostatni przykład też wybrałem po to, żeby pokazać, że nie zawsze te zmiany muszą dotyczyć budowy nowej aplikacji czy zmiany funkcjonalności istniejącej aplikacji Fiori. Jest to przykład na dostosowanie typowo po stronie backend. Nie powstała w związku z tym żadna dodatkowa funkcjonalność w postaci aplikacji dostępnej dla klientów końcowych. Klient miał działający proces i wsparliśmy go po prostu w dostosowaniu systemu do nowych realiów. Dostosowanie polegało na dodaniu tak naprawdę nowych typów płatności oraz poszerzeniu możliwych typów dostawu dla istniejącego już kanału sprzedaży telefonicznej, tak by mógł w pełni obsłużyć te płatności właśnie bezgotówkowe i nowe rodzaje dostaw, które pojawiły się w związku z aktualną sytuacją. Tak naprawdę po stronie systemu to była naprawdę malutka zmiana, ale dała dość spore możliwości poszerzenia sprzedażowego tutaj impaktu dla klienta i zwiększenia tej dostępności sprzedażowej, jeżeli chodzi o płatność i typy dostaw. Dobrze, no to myślę, że tak podsumowując tą część, chciałbym, żeby w pamięci zostały Wam dwa elementy, chciałbym je teraz jeszcze raz podkreślić, czyli po pierwsze chciałbym, by udzieliło się nam wszystkim takie przekonanie o tym, że nawet niewielka zmiana po stronie systemu, jest dodanie prostej aplikacji, rozszerzenie funkcjonalności aplikacji, która już jest, to nowe funkcje, zrealizowane z reguły niewielkim nakładem kosztów, może przynieść naprawdę spore korzyści. A po drugie, pamiętajmy, bo tutaj jest istotny element, patrzymy teraz na taką przykładową aplikację Fiori. Musimy pamiętać o tym, że ta platforma backendowa w postaci niehanowej wersji systemu SAP nie jest tak naprawdę w żadnej mierze czynnikiem ograniczającym możliwość tworzenia takich atrakcyjnych, wizualnie responsywnych aplikacji Fiori. Bo aplikacja, na którą teraz patrzymy, tak naprawdę ona jest spięta z tym naszym starym, dobrym systemem SAP ECC. Także taka odpowiedź na pytanie, które się może zrodzić, czy możemy przygotować podobną lub ładniejszą nawet aplikację dla Państwa, jest yes, we can. Co dalej, drodzy Państwo, ponieważ w obliczu tej dzisiejszej sytuacji coraz częściej słyszymy o znoszeniu obostrzeń, zarówno jeżeli chodzi o tą naszą sferę biznesową, jak i tych obostrzeń dotyczących życia społecznego. Niemniej chyba wszyscy to czujemy, że to nie jest koniec trudnego okresu biznesowo dla naszych przedsiębiorstw. I to, na co musimy być w przyszłości gotowi, to na pewno kolejne zawirowania i kolejne rzeczy, które będą się zmieniać w najbliższym czasie, których nie do końca jeszcze chyba jesteśmy w stanie sobie wszystkich wyobrazić. I na pewno, drodzy Państwo, musimy w taki sposób pójść w kierunku przestawienia naszych procesów biznesowych, aby nasze organizacje były odporne i elastyczne. I te dwa wskazane tutaj na pierwszy rzut oka przeciwstawne sobie stwierdzenia
są według mojej opinii kluczem do sukcesu w tych niepewnych czasach. Co to znaczy być odpornym? To znaczy być tak przygotowanym, żeby te skutki ograniczeń, skutki zmian, skutki obostrzeń, które mogą przychodzić z zewnątrz, miały jak najmniejszy wpływ na naszą organizację. A co to znaczy być elastycznym? To znaczy w taki sposób dostosowywać się do tych zmian, żeby robić to jak najsprawniej, jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie. Co nam może w tym pomóc? Z jednej strony niewątpliwie jest to całe zaplecze technologiczne, jest to przejście możliwie jak największej ilości procesów do świata cyfrowego. Natomiast z drugiej strony to jest zmiana naszej kultury biznesowej, szeroko pojętej kultury biznesowej. Żeby to zmienić, do tego potrzebujemy dobrze przygotowanych ludzi. I zbliżając się do końca tego naszego webinaru, chciałabym powiedzieć trochę o tych miękkich kompetencjach, które są tak samo istotne jak dobre przygotowanie firmy od strony technicznej i technologicznej. I pierwszą rzeczą, na którą musimy kłaść nacisk jako menadżerowie, jako liderzy, jako osoby zarządzające, czy to całym przedsiębiorstwem, czy mniejszymi albo dużymi zespołami, to jest komunikacja, szeroko pojęta komunikacja do pełnej grupy interesariuszy z nami związanymi. Mówię tutaj o naszych akcjonariuszach, o wszystkich dostawcach kapitału do naszych organizacji, o naszych klientach, dostawcach, no i oczywiście do wewnątrz organizacji o naszych pracownikach. Mi w tym czasie teraz od marca jedną z tych rzeczy, której mi najbardziej brakuje, to mówiąc językiem SAP-owym jest to knowledge transfer, mówiąc językiem potocznym jest to podsłuchiwanie, a mam tutaj na myśli wszystkie te nieformalne spotkania, które się wcześniej odbywały i w których miałam przyjemność uczestniczyć na korytarzach naszych firm. W tej chwili pozyskiwanie tego typu wiedzy jest niemożliwe, więc musimy jako liderzy zadbać o to, żeby w jak najbardziej efektywny sposób przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikować się ze wszystkimi osobami, z którymi do tej pory to robiliśmy live. Druga miękka kompetencja to jest kreatywność. Kreatywność myślę, że jest w stanie nas uratować z wielu opresji. Te firmy, które budowały swoją kulturę organizacyjną wcześniej opartą właśnie o wykorzystanie kreatywności swoich pracowników bądź kreatywności klientów czy dostawców są w troszkę łatwiejszej sytuacji, bo mają już to przepracowane, natomiast te firmy i tych z Państwa, którzy do tej pory ze względu na często specyfikę swoich organizacji w takim zakresie szerokim, jakiego wymaga obecna sytuacja, tej kreatywności nie rozwijały. Zachęcam do odwagi, bo na pewno na początku jest ta odwaga potrzebna i do akceptacji błędów też, które mogą się pojawić w procesie wymyślania tych nowych rozwiązań. Zachęcam do słuchania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, także tych, których staż jest bardzo długi w naszych firmach, ale też tych, którzy dopiero co dołączyli do naszych organizacji, jeszcze nie do końca wtopili się w klimat naszych firm. Trzecia miękka kompetencja istotna to jest zaangażowanie. Jeszcze przed okresem koronawirusa, odmieniane chyba już przez wszystkie przypadki, w tej chwili równie trudno, a może jeszcze bardziej trudna
do tego, żeby rozprzestrzeniać ją w całej organizacji, co dla mnie oznacza zaangażowanie. Dla mnie zaangażowanie to jest współpraca, więc na tyle, na ile możemy, dopuszczajmy do głosu wszystkich pracowników, wysłuchajmy ich i twórzmy takie poczucie, że każdy ma wpływ na to, w jakiej w tej chwili firma znajduje się sytuacji. I ostatnia rzecz, czyli no stress, eliminacja niepotrzebnych nerwów, mówiąc wprost, w tej chwili sytuacja powoduje to, że tych niepokojów, niepotrzebnego zdenerwowania, a czasami niestety koniecznego, mamy wokół siebie dużo. Dbajmy, drodzy Państwo, jako menadżerowie, jako liderzy, o nasz wewnętrzny spokój, nasz wewnętrzny well-being. Pracując zdalnie, starajmy się nie być w pracy przez 24 godziny na dobę, bo ta praca z domu stwarza pokusy do tego, żeby cały czas być online. Jestem przekonana, że nasz spokój wewnętrzny i obranie ze świeżym umysłem właściwej ścieżki do rozwoju naszych firm przełoży się bezpośrednio na naszych pracowników. I tak sobie myślę, że te nasze silne podstawy technologiczne w połączeniu z tymi miękkimi kompetencjami przygotują nasze organizacje na ten czas, który nas czeka, że będziemy odporni, elastyczni, a projekty, które będziemy wdrażać, będą równie interesujące jak te, o których mówił we wcześniejszej części Filip, czego Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do części spotkania, na której Państwo mogą zadawać pytania. Już widzę, że na czacie są dwa z nich i pozwolę sobie je odczytać. We wspomnianym przykładzie integracji z systemem płatności Blue Media zabrakło informacji o tym, w jaki sposób pobrane przez Blue Media środki są księgowane w SAP. Czy to się dzieje w czasie rzeczywistym? Filip, to jest pytanie. Tak, czuję się wywołany do odpowiedzi i troszeczkę przyłapany na tym, że faktycznie nie dopowiedziałem tego elementu, ponieważ ten sam sposób księgowania płatności, on nie jest częścią tej podstawowej aplikacji, którą przygotowaliśmy, ponieważ z systemu Blue Media tak naprawdę wraca tylko potwierdzenie tego, że płatność została dokonana. Natomiast w określonych tam interwałach czasu przychodzi taki plik Excela od Blue Media i mamy na to drugie mikrodostosowanie, czyli taką prostą aplikację, która pozwala na załadowanie tego pliku i tak naprawdę rozliczenie tego po stronie finansowej. I kolejne techniczne pytanie, też do Twojej części. Na slajdzie pojawił się FES 6.0. Ile czasu potrzeba na przygotowanie i skonfigurowanie tego środowiska? Dobrze, tutaj żeby nie uciec w takie konsultingowe ogólniki, będę musiał troszeczkę tła dodać. Tak naprawdę to wszystko zależy, na czym byśmy chcieli ten frontend serwer postawić. Aktualnie serwerów, dostawienie ich w serwerowni jest dużym wyzwaniem, więc my tak naprawdę te elementy, które realizujemy aktualnie z klientami, próbujemy realizować w oparciu o rozwiązania chmurowe. Współpracujemy z Amazonem między innymi i tak naprawdę zorganizowanie platformy chmurowej pod instalację FES-a to jest kwestia, no powiedziałbym godzin, bo tak to na reklamach wygląda, w praktyce wiadomo, że podpisanie dokumentów, przeprocesowanie trwa troszeczkę dłużej, to jest kwestia dnia, dwóch. I tak naprawdę od tego momentu możemy ruszyć z instalacją i spięciem tego systemem backendowym. Myślę, że koledzy z zespołu Basis nie obrażą się, jak powiem, że jesteśmy w stanie to zrobić w 5 dni. I kolejne pytanie, już nie tak bardzo techniczne. Rozmawialiśmy dużo o sytuacjach kryzysowych i o tym, jak nasi klienci sobie z nimi radzą, a kolejne pytanie dotyczy tego, czy kryzys uderzył mocno w naszą firmę, w Tigrum. Tym razem to ja się czuję wywołana do odpowiedzi, niemniej jestem przekonana, że Filip też by sobie z odpowiedzią na to pytanie bardzo dobrze poradził, w przeciwieństwie do mnie, bo ja bym w tych wcześniejszych pytaniach dość mocno kluczyła.
w odpowiedziach. Pandemia koronawirusa oczywiście nie ominęła Hycron i też odczuliśmy skutki zawirowań na rynku. Niemniej nauczeni naszymi historiami z lat wcześniejszych zareagowaliśmy bardzo szybko. Szybko zmieniła się nasza strategia właśnie dotycząca sprzedaży, na bazie której powstała oferta Hycron Time Strategy. Przedefiniowaliśmy sobie KPI-e i na tą chwilę sytuacja w firmie jest stabilna. Jesteśmy oczywiście gotowi do tego, żeby się dzielić wiedzą i doświadczeniem, jak my to zrobiliśmy, jeszcze bardziej szczegółowo niż tylko to, co powiedziałam podczas dzisiejszego webinaru, więc jeżeli są Państwo zainteresowani taką wiedzą, to zapraszamy do kontaktu. Dobrze, poczekajmy jeszcze chwilę, bo widzę, że niektóre osoby jeszcze piszą, więc dajmy jeszcze minutę, może jeszcze jakieś pytanie się pojawi. Jakaś pani Asia pisze tutaj. Tak, bo tutaj teraz tak jak spoglądam to tak zastanawiam się, ile tam jest znajomych osób, znajomych twarzy, a ile osób, z którymi jeszcze nie mieliśmy przyjemności się spotkać. Bo my tutaj mamy taką ściągawkę, że jak ktoś tam się przełamuje barierę w zadaniu pytania, to widzimy, że on przełamuje. Jeżeli ktoś nie zdoła przełamać tej bariery tutaj w trakcie naszego spotkania, to jest dostępny adres mailowy, pod który można swoje pytanie wysłać. Ten adres zostanie podany jeszcze na końcowym slajdzie, a brzmi webinars@hycron.com. Pytanie od wywołanej Asi właśnie. Dziękuję za poruszenie także aspektów miękkich. Jaką macie jedną uniwersalną radę na niepracowanie zdalnie przez zbyt wiele godzin dziennie? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest kodeks pracy, który pozwala 8 godzin dziennie, więc on tutaj nie przestaje funkcjonować w tym momencie, w którym pracujemy zdalnie. Mogę się podzielić tym, co ja robię osobiście na takiej ściągawce, którą mam i w jednym z moich zeszytów moi osoby blisko ze mną pracujące wiedzą, że jestem zawsze obłożona różnego rodzaju notatnikami, gdzie wpisuję zadania na dany dzień i te rzeczy, które są istotne. Wpisuję tam również te zadania, które nie dotyczą bezpośrednio pracy zawodowej i zadania związane z aktywnością fizyczną i z tym, żeby mieć czas pobawić się klockami z moim synem i ten czas, żeby pooddychać trochę świeżym powietrzem. I myślę sobie, że jak wpiszemy sobie na tą listę priorytetów na dany dzień, również inne obszary, wtedy będziemy pamiętać, że jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia poza przeglądaniem Outlooka, odbieraniem telefonów i bieżącą pracą zawodową. A jeśli jesteśmy przy tym, o czym warto pamiętać, to pamiętajmy także o tym, że spotkamy się we wtorek o 13:00, także za tydzień. Dziękujemy za Państwa udział w naszym wydarzeniu i od razu zapraszamy na to kolejne spotkanie. Drugi webinar z cyklu Hycron Time będzie dotyczył tego, czy firmy maksymalnie wykorzystują potencjał posiadanych rozwiązań SAP. Poprowadzą je Kinga Moska, Service Delivery Executive i Michał Gruszecki, Senior Consultant. Opowiedzą o tym, dlaczego szkolenia dotyczące posiadanych rozwiązań są bardzo istotne, co możemy wyczytać z posiadanych danych i dlaczego czasami tego nie robimy, oraz czy KPI-e to faktycznie nienaruszalna świętość, jak niektórzy czasami twierdzą. Także zapraszamy za tydzień o godzinie 13:00 za wtorek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.